Cześć wszystkim. Postanowiłem zrobić teraz drugi odcinek dotyczący chlebków. Bo akurat będę robił te tortille wielozbożowe z tych zbóż, co kupiłem. I nie będę pokazywał na razie, jak się robi zakwas, tylko polecimy od razu od środka, jak to się robi. Tak jakby ktoś miał zakwas już gotowy. A o zakwasie kiedy indziej. Przygotowałem zakwas, sól, sezam, płatki owsiane, płatki jęczmienne i słonecznik. Aha, jeszcze mąka, mąka pszenna, oliwa i już zaczynamy. I mamy cały pakiet. Płatki, słonecznik, płatki i ten sezam, ale zaczniemy od uprażenia tego sezamu, a potem sobie... O, nic, wejdzie? Wejdzie. Ja już sobie odciąłem nożyczkami. Warto mieć takie... A, nie widzieliście. Tak? Dobra. Wszedł. Warto mieć w kuchni takie duże nożyczki. I teraz mam już nagrzany garnek na średnim dużym ogniu. Ale my tu mamy dużo tego sezamu. Także damy na duży ogień. I będziemy szybko mieszać. Żeby on się nie przypalił. No. Mamy dużo. Trochę to zajmie czasu, bo zanim to się nagrzeje. Ona zaczyna się kleić tak jak sezamki puszcza sok. Dobra, jak będzie skończone, to wam pokażę. To co robimy, żeby się nam strzeliło we mnie. Bo jest trochę za duży dan. Jak skończę, to wrócę. No i hej, jestem z powrotem. Jak widzicie, zrobił się ciemniejszy. Robiłem na dosyć dużym ogniu, jeszcze tak na tym nie znam już. Na tym sezamie. Trzeba będzie przesypać. No, dużo ciemniejszy się zrobił. Ma fajny orzechowy smak. Dobrze to. Przesypię sobie do słoiczka i wracam. Wróciłem i taka ciekawostka, że zwiększył trochę objętość o 15%. Mam już przesypanego. Druga ciekawostka jest taka, że sobie poparzyłem usta. Łyżeczka była bardzo gorąca, łyżka, myślałem, że chciałem sobie posmakować i... Dosyć mocno. No, jeszcze jest gorąca. Dobra. Tutaj mamy zakwas. Nie wiem, ile tego jest. Wczoraj było dwa razy mniej. Wieczorem dosypałem mąki, dolałem wody, tak żeby zwiększył objętość dwa razy. I się rozmnożył dwukrotnie. I teraz można sobie posmakować. Sprawdzić. No, jest fajny, kwaśny. I już się syfrosza robi. Mam dwa razy więcej. I teraz do słoiczka sobie
robię zapas na... na rozmnożenie. Kolejny. Jak będzie potrzebny, odkładam go do lodówki. Cyk. A to mamy tutaj co? To co użyjemy dzisiaj do tych tortil naleśniczków. Dodamy trochę wody. Coś tam na oko. Dodamy może dzisiaj mąki pszennej, tej 480, czyli białej mąki. Nie wiem, ile tam doda się. No, no dodałem teraz 2 łyżki, 3 łyżki. I zobaczymy, jaką uzyskamy konsystencję. Konsystencja jest jaka jest. Chyba widać. O, jest średnia. Jest ok. Bo on jeszcze za 15 minut zgęstnieje, bo ta pszenica, ta mąka wchłonie wodę. Także trochę się bardziej zgęstnieje jeszcze. I wtedy na końcu ewentualnie dolejemy wodę, żeby uzyskać taką konsystencję, jaką chcemy mieć do wylewania naleśników, żeby nie było za rzadkie ani za gęste. Dobrze. Ile tego będziemy mieli? Jakieś 400 ml. No, trochę niewiele. Może by jeszcze dodać. Dobra, no to dodamy. Ciach. 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 Fajna jest konsystencja. Taka sama wyszła, podobna jak była. Teraz damy soli i oliwy. Na taką ilość jak tu 400 ml to dam 4 szczypty wstępnie. 4 duże szczypty. Sól kłodawska. Dobra, 5. Sól kłodawska gruboziarnista. Zmielona przeze mnie. Zapomniałem dodać oliwę. Oliwę możemy dać, jak tak. Nie musimy dawać, możemy. Ciach, damy trochę. No. Dwie i pół łyżki wyszło pewnie. Dobra. Sprawdzimy, czy jest słone. Jeszcze 1,5 szczypta dodam. 1,5 czy tam 1,5, nie wiem. I od razu dodamy trochę sezamu. Pierwszy raz to robię.
Tak. Tak. Dobrze, mamy sezam. Trochę tych płatków. I pękło, bo było ręką otwierane. Za to lepiej mieć nożyczki. Tyle tam wsypałem. Słonecznika, tyle co sezamu damy. Dobra. Nie za dużo. 1,5 łyżeczki. Jeszcze tych owsianek damy. Cyk. I mamy 6 wzgórz w środku. Żyto, pszenica, sezam, jęczmień, słonecznik i owiec. Może wiadomo, że to zaraz zagęstnieje, nam to dodamy trochę wody. Pyk. Dobra. I teraz, żeby za mocno nie mielić, dosłownie 2 sekundy, żeby mieć to takie fajne grudki. No, jak nie macie takiego kielichowego blendera czy miksera, jak to się nazywa. Muszę uważać, żeby mi komórka nie wpadła do środka, tak? No, no, już jest dobre. Powiem wam, że sezam czuć wymiata. Sezam wymiata. Takie krótkie grudki. A zobaczymy, jaka jest konsystencja. No, zobaczcie. Taka. To jeszcze trochę najmniej. Jak za gęste się zrobi, to dodamy za 15 minut wody. Dodam szczyptę soli jeszcze. Ciach. Oj, zapomniałem, że już nie chcę drobniej ten. Dobra. Zostawimy to na 20 minut. Jest kwaśne lekko dzięki zakwasowi. Lekko. Można dać więcej zakwasu, można dać mniej zakwasu. Można nawet dać sam zakwas. Jak namnożymy za dużo, nie mamy co z tym zakwasem zrobić, to wyjdą nam kwaśne naleśniki takie. I te kwaśne, wiecie, do czego są dobre te naleśniki? Do tłustych rzeczy. Ja sobie przełączę kamerkę, dobra? Kwaśne są dobre do tłustych rzeczy. Do makreli wędzonej, pstrąg wędzony, jakaś inna rybka wędzona, halibut, albo do tłustych serów wędzonych. Jakaś takich miękkich, tak jak mozzarella. To do tego kwaśne pasuje. A jak robimy na słodko, to bez zakwasu. Na przykład z dżemem. Tylko wtedy też musimy uważać, żeby się czasem tak nie poprzypalały, bo słodkie, czyli mało wytrawne, to nie są najfajniejsze przypalone. A do mięsa, do czegoś tam, czy samo? Ja dzisiaj pokażę, że można jeść samo i że jest dobre. Już wiem, że będzie dobre, bo już posmakowałem. Chyba, że coś się tego steguje, nie? Ale to możemy zostawić na 15 minut, możemy zostawić to na 6 godzin. Im dłużej, tym lepiej. Czy lepiej? Trochę skwaśnieje przez 6 godzin. Ale jeżeli włożymy do lodówki, to możemy to sobie nawet na noc zostawić. I nam nie skwaśnieje, albo lekko tylko skwaśnieje. Im zimniej, im dłużej, tym lepiej. Takie są prawa fermentacji. Z reguły to jest 20 stopni u nas.
I to w 12 godzin całkowicie. 12 czy 15 godzin całkowicie przefermentuje na kwaśno. Chociaż nie wiem, czy pszenicę także to przefermentuje tak dobrze, ale. Bo zakwas jest żytni. I wracamy tutaj, żeby nie przynudzać, za 15-30 minut i będziemy smażyli. A patelnię już będziemy mieli nagrzane przez 5 minut wstępnie, żeby nie czekać, żeby mieć precyzyjnie ustawioną w miarę temperaturę, bo jak się będą trzy patelnie na raz nagrzewały, to zmieniały temperaturę, to jak ktoś jest niedoświadczony, to może trochę przekombinować. Dobrze, do zobaczenia zaraz. Hej, jestem, wracam po czasie około 30 minut i czuję, że będzie hardkorowa. Tyle czasu minęło, a sezon wciąż jeszcze jest bardzo ciepły. Najważniejszy trik na dzisiejszy dzień to jest, żeby nie wkładać gorącej łyżki do buzi. Chyba że chcecie mieć usta jak Angelina Jolie. A jak chcecie, to nie, no niezbyt długo, bo będą krosty. Już się przełączam do konkretów. Konsystencja jest taka ok. Będzie dobrze. Bierzemy sobie, jak nie mamy specjalnego pędzelka, to weźmiemy sobie ręcznik. Raz, dwa, trzy, cztery go złożymy. Będziemy tym smarować olejem patelnię. Patelnie się już 3 minuty grzeją. Ja tu mam opanowaną temperaturę w miarę. Aha, i jak to teraz zrobić? Olej naszykujemy. Słonecznikowy, zwykły. I przełączam na widok kuchenki. Znajdą się Państwo w okapie. Tak? Proszę nie narzekać. Proszę nie narzekać. Będzie coś widać na pewno. Dobra. Tu. Jeszcze tego. Przemiksuję, nie? Albo nie, dobra. Lecimy od razu. Trochę gęste. Dodam dwie łyżki wody. Trochę się dymi. Dobra, damy trochę oleju więcej. Ojej, przesadziłem. Dobra. Damy na to. Trochę dużo dałem. Granik czyni mistrzem. Nastawiam na 5 minut timer. Ustawiamy temperaturę tak, żeby
Mniej więcej po 5 minutach była jedna strona ładnie zamieniona. To jest ważne. A na drugiej stronie jeszcze za 3 minuty. Na drugiej stronie zacznie się szybciej przypalać. Widać, to jest patelnia naleśnikowa z niską ścianką. Ona jest wygodniejsza i ma niższe straty ciepła. Mniej ciepła idzie w powietrze. Dobra, wracamy za 3 minuty. Ok, będziemy przewracać na drugą stronę. Ten jeszcze nie. Jest mniejszy trochę. Nastawię na nowo 5 minut, żeby zobaczyć, powiedzieć wam, ile to czasu zeszło. Tam już tak. I zmniejszę. Minimalnie zmniejszę. No. Zapach, który się teraz unosi, to jest po prostu zapach zbożowy. Nie, no tego jeszcze nie było. I trzeci przewrócony. Co, będziemy tak czekać? Może coś jeszcze opowiem? Ta patelnia taka jest już stara, ale do naleśników się nadaje, to jest ceramiczne, to nie jest tam zarodowany teflon, a jak nie robimy płynów, to nic tam nam nie zaszkodzi. Wydawać by się mogło, że to jest smażenie, ale moim zdaniem to jest pieczenie, no bo tutaj działamy trochę bardziej żarem, tak jak w piekarniku. Ta patelnia naprawdę, ona promieniuje. Ja bym to nazwał pieczeniem. No. 2 minuty minęły. Za suchy niedobre, za mokre też niedobre. Weźmiemy już talerzyk. Jak ktoś chce bardziej suche, to robi mniejszy ogień i dłużej robi. Jak ktoś chce bardziej wilgotne, to robi większy ogień i krócej robi. Nie robimy za grubych, nie robimy za gęstego ciasta. Dzięki rzadszemu ciastu możemy cieniutki zrobić, tylko on może mieć wtedy dziurki. Muszę dziurki zrobić. Jak będziemy robić tortillę? Ten już jest idealny. Dajemy następny. Też bardzo ładnie. Możemy jeszcze chwilkę przewrócić go na drugą stronę. I co? 3,5 minuty.
Na drugiej stronie było. Ja bym proponował 5 minut na pierwszej stronie i 3,5 minuty na drugiej stronie. Można jeszcze podsuszyć trochę. Nie będę ich od razu jadł. Bo jest tutaj zakwas żytni. A żyto przed jedzeniem jeszcze powinno by się z 2 godziny zestabilizować. Bo się klei jak klej. Czy chleb? Czy taki z foremki, czy tamto. Żyta się od razu nie kroi się. Można jak ktoś jest głodny, ale po co? I cyk. Jeszcze nie. Ja mam ręce odporne na żar, bo ja dużo się parzyłem już w życiu. Przy elektronice. No i dobrze. Zużyte. I tak to wygląda. Degustacja będzie na końcu, ale się muszą jeszcze zestabilizować, tak jak mówiłem, żeby nie były kleiste, bo że to się klei na początku. Musi. Najlepiej, żeby 2 godziny postało. I co zrobię? Przykleję to folią tak lekko, żeby nie deschło. Jak się dobrze przykleje, to i na następny dzień są bardzo dobre. Nie trzeba trzymać w lodówce. Tak to będzie. I zaraz zapraszam na degustację. Właśnie już się kończą robić. Tak, te 5 minut to jest akurat dobre, żeby jakieś małe porządki w kuchni zrobić. Wszystko ze zmywarki wyjąć. Proszę, o, tu. Idealnie. Tu. Idealnie. Tu. Lekko przypalone. Nie szkodzi. A degustacja za jakiś czas. I żeby nie przeciągać, bo już jestem głodny. Nie będę tak długo czekał. Naprawdę jeszcze nie jadłem. Tak to wyszło. Chleb. Można i sam. No. Patrzę, jeszcze mam powidła i syrop z mniszka własnej roboty. Zaraz sprawdzimy, jak to działa. Żeby nie spadł. Nie spadaj. Dobra. One są wytrawne.
słodko nie powinno być, ale co z tego? Co mi zrobicie? Co mi zrobicie? Że... No. Jeszcze tam. Ten zdrowotny syropik zobaczymy. To jedna łyżeczka. Tyle na dzień wystarczy. Bo mniszek to nie jest ten... To nie jagody. No dobra, ale... Bardziej by do tych bez zakwasu pasował taki syrop. Teraz to jest słodko kwaśne. Generalnie ten syrop jest mega słodki. No dobrze. Ręce mam brudne. Ale się pożegnam. I powodzenia. Smażyć. Jeść. Zakwaszać. Działać.